Wyobraź sobie, że podczas gdy prowadzisz swoje życie, coś niezwykłego dzieje się w Królestwie Niebieskim. Twoi aniołowie stróże, zawsze czujni, nagle zostają zaskoczeni, słysząc swoje imię w rozmowie na ziemi. To nie zdarza się każdego dnia. Ten wyjątkowy moment wzbudził w aniołach uczucie niespotykane i głębokie. A wiesz, co jeszcze bardziej niesamowite? Ktoś na ziemi również poczuł ten wpływ. Twoje imię pojawiło się niedawno w rozmowie, być może przypadkowo, ale z siłą, której nikt się nie spodziewał. Ta osoba, wymieniając twoje imię, została ogarnięta przez wir emocji. Wydawało się, że wie dokładnie, co czuje wobec ciebie, ale wyma twoje imię, została zaskoczona intensywnością nowych uczuć. To było tak, jakby wyma twoje imię otworzyła skrzynkę emocji. Rozmowa, która początkowo była niezobowiązująca, szybko przerodziła się w długą i głęboką dyskusję na temat ciebie. Wypowiedziane słowa i ujawnione uczucia pokazały, że jest znacznie więcej niż się spodziewała. W tym dokładnym momencie aniołowie uśmiechają się, obserwując to odkrycie emocjonalne. Widzą to jako znak, duchowe połączenie, które wykracza poza codzienność. Być może to czas refleksji także dla ciebie. Co to oznacza w twoim życiu? Jak te nowo odkryte uczucia wpłyną na twoją podróż? Twoi aniołowie stróże chcą, abyś wiedział, że są z tobą, prowadzą i chronią. Być może nadszedł czas, aby spojrzeć w głąb siebie i odkryć uczucia i połączenia, które czekają na odkrycie. Pamiętaj, że wszechświat działa tajemniczo, a twoi aniołowie zawsze są obok ciebie, szeptając wskazówki i miłość. Masz to uczucie zaskoczenia, gdy coś niespodziewanego się dzieje i wszystko się zmienia? To właśnie spotkało ją, całkowita zmiana w jej uczuciach, czego nawet nie potrafi odpowiednio wyjaśnić. W ostatnią niedzielę jej imię pojawiło się w rozmowie i od tego czasu przeżywa prawdziwą emocjonalną jazdę. Ona, która zawsze była tak ostrożna ze swoimi uczuciami, teraz stanęła w obliczu rozdroża. Nagła zmiana kierunku jej uczuć zaskoczyła ją. Nie rozumie, jak i kiedy ta przemiana się zaczęła, ale jedno jest pewne, im więcej mówi o tobie, tym bardziej te uczucia rozkwitają, nabierając siły i głębi. Teraz stoi przed morzem emocji, nie wiedząc, jak się w nim poruszać. Wygląda na to, że przez cały ten czas ukrywała te uczucia, być może nawet przed sobą. Wiesz, czasami się zamykamy, boimy się ponownego zranienia. Może to właśnie zrobiła w stosunku do ciebie. Jej uczucia były tam, bulgotały pod powierzchnią, ale nie pozwalała im wyjść na wierzch. Stała się tak dobra w oszukiwaniu samej siebie, że nawet nie zauważyła, co naprawdę czuje. Ale w ostatnią niedzielę coś się zmieniło. To było jakby w niej włączono przełącznik, który wydobył te wszystkie uczucia na raz. To tak, jakby nagle ujrzała siebie w nowym świetle, uświadamiając sobie uczucia, które były ukryte, ale zawsze były obecne. Teraz siedzi tam, myśląc o tobie, odczuwając rzeczy, których nigdy nie wyobrażała sobie, że będzie czuła. Co zrobi z tymi wszystkimi nowymi odczuciami? Tylko czas pokaże. Ale jedno jest pewne, wspomnienie twojego imienia w tamtą niedzielę wywołało coś potężnego, falę emocji, której nawet sama nie potrafi zapanować. A ty, jak się czujesz w związku z tym? Ona przeżywa prawdziwy wir emocji, jakby nagle wszystko przyspieszyło od zera do sto w mgnieniu oka. To nagłe przyspieszenie, ta gwałtowna zmiana w jej uczuciach, oczywiście wprawiła ją w szok. Wyobraź sobie, że pewnego dnia wszystko jest spokojne, a następnego twój serce jest na emocjonalnej huśtawce. Dokładnie to teraz czuję. Z biegiem czasu zaczyna zdawać sobie sprawę, że może te uczucia nie są takie nowe, jak jej się wydawało. Być może tkwiły one uśpione, schowane gdzieś w zakamarkach serca, czekając na odpowiedni moment, by się obudzić. A ten szok, ta niespodzianka, którą teraz przeżywa, sprawia, że zatrzymuje się i zastanawia. Co to wszystko oznacza? Skąd pochodzą te tak intensywne uczucia?
Boi się, tak, bo takie zmiany przerażają. Ale wraz z lękiem pojawia się fala podekscytowania. To uczucie odkrywania czegoś nowego, nieznanego. Te nowe uczucia, mimo że przerażające, są także ekscytujące. Przynoszą nowy kolor w jej życiu, nowy rytm w jej sercu. Jest teraz w momencie odkrywania, pomiędzy strachem przed nieznanym a podekscytowaniem tym, co nadchodzi. To jakby była na emocjonalnym rozstaju dróg, próbując zrozumieć te nowe uczucia, które ją ogarnęły. A pośrodku tego wszystkiego jest Twoje imię, w centrum jej myśli, pulsujące energią, której nigdy wcześniej nie odczuła. Zawsze miała specjalne uczucie do Ciebie. Widziała w Tobie wyjątkową piękność i ciepłą osobowość, które zawsze przyciągały jej uwagę. Szanowała Cię, ceniła, ale dotąd nigdy nie przekształciło się to w coś głębszego, w romantyczną atrakcję. Przynajmniej tak jej się wydawało. Teraz, z tymi nowymi uczuciami pojawiającymi się na powierzchni, możesz czuć się zdezorientowany. Jak mogłem tego wcześniej nie zauważyć? Możesz się zastanawiać. Ale spójrz, teraz nie jest czas na wątpliwości co do siebie. Zawsze byłeś osobą przyciągającą, godną miłości i uczuć. To normalne, że czasami ludzie nie zauważają tego, co jest tuż przed nimi, zwłaszcza jeśli czują, że nie zasługują na coś takiego dobrego. Nagła zmiana jej uczuć mówi więcej o jej własnych niepewnościach i barierach, które zbudowała, niż o Tobie. Od tamtej niedzieli, kiedy jej imię pojawiło się w rozmowie, była zmuszona stawić czoła tym uczuciom, spojrzeć na nie wprost. To było jakby nagle zapaliła się światło, ukazując coś, co zawsze było obecne, ale schowane za jej własnymi murami. To odkrycie to moment introspekcji zarówno dla Ciebie, jak i dla niej. Dla Ciebie to szansa, by zobaczyć wpływ, jaki masz na innych, nawet gdy tego nie zauważasz. Dla niej to zaproszenie do eksploracji tych nowych uczuć, do zrozumienia, skąd się biorą i co naprawdę znaczą. To moment odkryć i zrozumienia, że czasem miłość i przyciąganie mogą być ukryte w najbardziej niespodziewanych miejscach. Zawsze miała dla Ciebie szczególną admirację. Widziała w Tobie wyjątkową piękność i przyjazną osobowość, która zawsze przyciągała jej uwagę. Szanowała Cię, ceniła, ale do tej pory to nigdy nie przekształciło się w coś głębszego, w romantyczną atrakcję. Przynajmniej tak jej się wydawało. Teraz, z tymi nowymi uczuciami pojawiającymi się na powierzchni, możesz czuć się zdezorientowany. Jak mogłem tego wcześniej nie zauważyć? Możesz się zastanawiać. Ale spójrz, teraz nie jest czas na wątpliwości co do siebie. Zawsze byłeś osobą przyciągającą, godną miłości i uczuć. To normalne, że czasami ludzie nie zauważają tego, co jest tuż przed nimi, zwłaszcza jeśli czują, że nie zasługują na coś takiego dobrego. Ta nagła zmiana jej uczuć mówi więcej o jej własnych niepewnościach i barierach, które zbudowała, niż o Tobie. Od tamtej niedzieli, kiedy jej imię pojawiło się w rozmowie, została zmuszona stawić czoła tym uczuciom, spojrzeć na nie wprost. To było jakby nagle zapaliła się światło, ukazując coś, co zawsze było obecne, ale schowane za jej własnymi murami. To odkrycie to moment introspekcji zarówno dla Ciebie, jak i dla niej. Dla Ciebie to szansa, by zobaczyć wpływ, jaki masz na innych, nawet gdy tego nie zauważasz. Dla niej to zaproszenie do eksploracji tych nowych uczuć, do zrozumienia, skąd się biorą i co naprawdę znaczą. To czas odkryć i zrozumieć, że czasem miłość i przyciąganie mogą być ukryte w najbardziej niespodziewanych miejscach. Te uczucia, jakie oni mają dla Ciebie, to nie tylko fizyczna atrakcja czy przelotne zauroczenie. To coś znacznie głębszego, o głębokim znaczeniu, które zajęło im trochę czasu, aby zrozumieć. Nie jest tak, że wcześniej nie czuli się do Ciebie przyciągnięci. Ale z czasem te uczucia narastały, rozwijały się cicho, aż stały się tak intensywne i wyraźne, że stało się niemożliwe, by je zignorować. Teraz stoją przed rzeczywistością, której się nie spodziewali, i wraz z nią szok. Ten stan zdziwienia może sprawić,
że się nieco cofną, że będą się inaczej zachowywać w Twoim towarzystwie. Są zagubieni, próbują zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób te uczucia tak drastycznie się zmieniły. Myśleli, że wiedzą dokładnie, co czują do Ciebie, ale teraz zdają sobie sprawę, że byli w błędzie. Ten proces rozpoznawania i akceptowania niespodziewanych uczuć może być skomplikowany. Może prowadzić do dziwnych zachowań, momentów dystansu, gdy próbują przetworzyć to wszystko. To jakby próbowali odnaleźć siebie na nowo, zrozumieć swoje własne emocje i jak one wpisują się w relację, którą mają z Tobą. Jeśli więc zauważysz, że zachowują się inaczej, starają się oddalić lub wydają się zagubieni, wiedz, że to może być ich sposób radzenia sobie z tą nagłą falą uczuć. Są na drodze samopoznania, próbują zrozumieć te nowe emocje, które pojawiły się w ich życiu. Potrzebują czasu i przestrzeni, aby zrozumieć, co to wszystko oznacza, nie tylko dla nich, ale także dla relacji, którą mają z Tobą. Są teraz w fazie refleksji, myśląc dużo o Tobie. Pomimo zamieszania i początkowego szoku, istnieje również wielkie podekscytowanie związane z tym, co te nowe uczucia mogą oznaczać. Marzą o możliwościach, śnią o tym, co mogłoby się stać, gdyby te uczucia zostały podzielone i odwzajemnione. Jednak wraz z tą ekscytacją pojawia się naturalny strach. Strach, że jeśli zareagują zgodnie z tymi uczuciami, rzeczy mogą nie potoczyć się tak, jak sobie wyobrażają. Obawiają się podjęcia właściwego kroku, aby nie zepsuć już istniejącej między Wami szczególnej relacji. Istnieje głębokie pragnienie zachowania połączenia, jakie już między Wami istnieje, podczas gdy eksplorują te nowe uczucia, które się pojawiły. Ta osoba znajduje się na emocjonalnym rozstaju dróg, próbując zrównoważyć ekscytację i niepewność. Chcą iść naprzód, chcą zbadać, co czują do Ciebie, ale także chcą mieć pewność, że robią to właściwie. Nie chcą pośpieszać, nie chcą popełnić błędów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na to, co już macie. Jeśli więc zauważysz, że są niepewni, zamyśleni, wiedz, że to część ich procesu radzenia sobie z tymi nowymi uczuciami. Są w trakcie podróży samopoznania i zrozumienia, rozważają każdy krok, ponieważ naprawdę chcą zachować, a być może nawet wzmocnić, relację, którą mają z Tobą. Naprawdę stałeś się dla nich bardzo ważną osobą, tak bardzo, że starają się działać ostrożnie, aby nie działać impulsywnie ani nie podejmować pochopnych decyzji. Nie chcą niczego zrobić, co mogłoby Cię przestraszyć lub skomplikować już istniejącą relację. Dlatego nie ma powodu do paniki ani niepokoju z Twojej strony. Nie popełniłeś żadnego błędu. Wręcz przeciwnie, będąc po prostu sobą, wielokrotnie pokazałeś, że jesteś niesamowitą i przyjemną osobą do spędzania czasu. Zdobyłeś ważne miejsce w sercach wielu osób. Kiedy mówią o Tobie, zawsze robią to z błyskiem w oczach, z pasją i intensywnością. To by się nie wydarzyło, gdybyś nie był naprawdę wyjątkową osobą i godnym takich uczuć. Przyjmij tę wiadomość z otwartym sercem i zaufaj swojej prawdzie. Just as catching I see me. Nawet jeśli teraz wszystko wydaje się trochę niepewne, wkrótce się to wyjaśni. Twoje życie podąża we właściwym kierunku. Najważniejsze w tej chwili to zachować spokój i pozwolić, aby rzeczy rozwijały się naturalnie. Zaufaj procesowi, swojej drodze i wiedz, że wszystko układa się tak, jak powinno. To piękno życia i relacji. Czasami prowadzą nas one ścieżkami, których nie spodziewaliśmy się, ale zawsze jest coś wartościowego do nauczenia się i przeżycia w każdym zakręcie, który podejmują. Pozwól sobie przeżyć tę chwilę, ufając, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Ta wiadomość, bezpośrednio od Twoich aniołów stróżów, jest znakiem, że jesteś na właściwej drodze, nawet jeśli ta droga wydaje się pełna niepewności i niespodziewanych emocji. Ufaj, że masz wewnętrzną siłę i mądrość, by przejść przez ten okres odkrywania i przemiany. Twoja czysta i prawdziwa istota już dotknęła wielu serc, a teraz nadszedł czas, abyś płynął tą nową drogą z wdziękiem i jasnością. Proszę aniołów,
aby obdarzyli Cię zdolnością zrozumienia głębi tych nowych uczuć, które się pojawiają. Byś otrzymał błogosławieństwa cierpliwości i odwagi, eksplorując tajemnice swojego serca. Byś czuł się prowadzony i chroniony przez boskie światło, podążając swoją ścieżką z pewnością siebie i miłością. Wchłaniaj te słowa całym swoim bytem, pozwalając im rezonować głęboko w Twoim duchu. Wszechświat zawsze chce dla Ciebie jak najlepiej i zapewni pozytywny finał, niezależnie od decyzji, które podejmiesz. Mówiąc, akceptuję swój los i wszystko, co Wszechświat ma mi do zaoferowania i wpisując 1010 roku, przypisujesz sobie tę wiadomość i otwierasz swoje serce na błogosławieństwa, które nadchodzą w Twoim kierunku. Dołącz do tego ruchu pozytywności, zostawiając komentarz, który może podnieść i zainspirować innych widzów, którzy również mogą potrzebować trochę więcej światła w swoich dniach. Pamiętaj, że każdy akt życzliwości przyczynia się do większego cyklu dobrej energii i pozytywnego karma. Razem możemy się podnosić i tworzyć fale dobrych wibracji. Bądź gotów na następną wiadomość, która nadchodzi w kolejnym wideo, przynoszącą więcej wglądów i wskazówek. Niech Bóg i Wszechświat oświecą każdy Twój krok, wypełniając Twoją podróż pokojem, miłością i wiarą. Amen.